Czy srebro może być po 50 dolarów? Ale oczywiście i są tutaj przesłanki do tego, żeby po 50 dolarów to srebro było. Srebro troszeczkę tutaj podąża w cieniu za złotem, ale jak sobie spojrzymy z dużego miesięcznego interwału, to spójrzcie, tu mamy cały czas trend wzrostowy. Wyższe wierzchołki, wyższe dołki. No i na chwilę obecną my mieliśmy kluczowe miejsce tutaj. To było nasze kluczowe miejsce, gdzie pojawiła nam się płynność. Tu pojawiła nam się płynność, cena wjechała do tej płynności z tego interwału miesięcznego. No i co się tutaj odbyło? Jak sobie przejdziemy na interwał tygodniowy i zmniejszymy troszeczkę tutaj, no to na interwale tygodniowym widzimy, że w tej strefie płynnościowej, która tutaj była, robiła nam się akumulacja. Zrobiła nam się akumulacja, jeszcze na dodatek podczas tej akumulacji wystąpił spring, czyli takie wybicie czyszczące tych dołków, które były tutaj podwójne. Czyli zebranie tutaj jeszcze płynności, zebranie stop lossów, co napędziło nam tą cenę do góry. No i teraz jak sobie spojrzymy jeszcze z analiz i co tutaj się dalej nam dzieje, no to zobaczcie, pojawiły nam się tutaj struktury na początku tego całego ruchu wzrostowego i mamy tutaj strukturę korekty nieregularnej z miejscem i poziomami jej zakończenia. Tu było jedno wejście, gdzie u nas na grupie też rozmawialiśmy o tym, wrzucaliśmy, że można śmiało tutaj wchodzić i będziemy pilotować, co się będzie dalej działo. No i teraz według mojej jak gdyby perspektywy, jak ja na to patrzę, to ja patrzę, że po tej strukturze, która mi się tutaj zrobiła, ja bym postawił tutaj jedynkę, dwójkę i zaczynamy ruch wewnętrzny na fali trzeciej. Oczywiście marzeniem każdego tradera jest załapanie się na falę trzecią, bo ona może trwać długo, dłużej niż nam się wydaje i możemy dojść naprawdę do fajnych poziomów. I teraz tak, po zakończeniu tej struktury, która tutaj była, tej korekcji nieregularnej, to ja tutaj stwierdzam, że może się nam rozbudować nasza jedynka, tu może być rzymska dwójka, tu możemy mieć nasze i małe, tu może być dwójka wewnętrzna, czyli dwójka strukturalna i możemy sobie tutaj jechać cały czas tym trendem wzrostowym. To tak z interwału tutaj, jeżeli sobie spoglądamy na to tygodniowego, a jak przejdziemy na interwał dzienny, no to widzimy, że tutaj wyrysowały nam się trzy korekty od tej niebieskiej strefy, o której już przed chwilą wspominałem, miejsca i zakończenie korekty. No i teraz według tego, co tutaj wiemy, naszej wiedzy, którą dysponujemy, chcielibyśmy, żeby nam się tutaj pojawiło jak gdyby przecięcie tego swingu, który jedzie do góry i takie lustro, które teraz na chwilę obecną będzie nam się w drugą stronę budowało. Czyli pierwsze co, to powtórzenie tej korekty niebieskiej, mniej więcej tutaj, potem powtórzenie korekty zielonej, oczywiście po wybiciu zielonej i na końcu powtórzenie korekty fioletowej, co może doprowadzić, że akurat dostaniemy dojazd do tego, że będą minimalne zasięgi fali numer 3 osiągnięte. Czyli jeżeli tu mamy naszą jedynkę dwójkę, to chcielibyśmy zobaczyć, żeby ta trójka tam wyjechała dużo, dużo wyżej, mniej więcej w okolicach 40, a nawet dojechała do tych 50 dolarów za akurat tutaj srebro. No i teraz tak, jak przyjrzymy się jeszcze tutaj z interwału 4-godzinowego, to zobaczcie, na chwilę obecną mamy tutaj fajne miejsce do tego, żeby można było się dołączyć do wzrostów. Jeżeli zgodnie z naszą tutaj, tym co chcemy, z naszą analizą ma to wyglądać, to za chwilę powinniśmy dojeżdżać do naszej tej korekty pierwszej niebieskiej i cena się powinna zaczynać tutaj już tej strefy mniej więcej od 28 dolarów. 76 i kończyć tutaj na tej niższym poziomie 27735. To będzie taka strefa, że już mamy alarmy ustawione, jeżeli cena nam wjedzie do tej strefy, to my będziemy tutaj szukać sygnału na to, żeby można było tutaj handlować to do góry. Czyli powtórzenie jak gdyby tej korekty plus dodatkowo tu mamy jeszcze strefę płynnościową, czyli ta cała zielona strefa, która tutaj jest i ona też zaczyna się mniej więcej od poziomu 28 dolarów i kończy się na poziomie 26.10, to jest nasza strefa płynnościowa, w której będziemy chcieli wykorzystać tą płynność jako trampolinę do tego, żeby tutaj nam się mogła ta cena srebra wybić dużo, dużo wyżej. Także powiem Wam, bardzo fajna sytuacja tutaj jest na tym srebrze. No i to srebro z takiej perspektywy dłuższego czasu, jeżeli byśmy faktycznie chcieli spoglądać na to, że to będzie nasza jedynka, to będzie nasza dwójka, no to to 50 dolarów jest całkiem do osiągnięcia tutaj, bo w przyszłości jeszcze, jakby tutaj mieliśmy, jakby mielibyśmy mieć tutaj lustro i te korekty by nam się powtarzały, to jeszcze kiedyś się powtórzy ta największa korekta. No i być może będzie impulsowo korekcyjne nam to jechało, kiedy się powtórzy największa korekta i to będzie również miejsce do tego, żeby się dołączyć do dalszych wzrostów. No i to srebro może dogonić złoto, a co jest ważne, może dać zarobić dużo, dużo więcej niż ewentualnie
złoto, które już jest też wysoko i nie daje takich tutaj czytelnych sygnałów do tego, że mogą być aż tak fajne wzrosty na tym złocie. Dobra, przejdźmy sobie do następnego waloru. Następny walor, który chcę omówić, no to dolara amerykańskiego do polskiej złotówki. No i tutaj się zaczyna dziać. Przypominam, mamy w środę jedno z najważniejszych wydarzeń tego miesiąca, czyli godzina 14:30 będziemy mieć dane inflacyjne, inflację CPI ze Stanów Zjednoczonych, plus o godzinie 20:00 będzie decyzja FOMC odnośnie stóp procentowych, czyli obniżąc zasady na dotychczasowym poziomie, a godzina 20:30 będzie konferencja Powella, który przybliży nam tutaj dalszą jak gdyby politykę pieniężną Fedu albo FOMC-u, można by nawet tak powiedzieć, co dalej będą tam robić i jakie będą mieć perspektywy i prognozy na przyszłość odnośnie inflacji i tego, co oni będą ze stopami robić. Także będzie rynkami w środę na pewno tutaj ruszało. My będziemy robić live'y na tych wydarzeniach i zapraszam do nas, do grupy, do Gambitu Tradera. Jak sobie spojrzymy, co się dzieje tutaj na złotówce do dolara, no to u nas na grupie było to wrzucane dużo, dużo wcześniej. Tak samo tutaj na TradingView wrzucałem analizę. Mniej więcej z tych poziomów 3,91 analiza była tutaj z 20, żeby wam tu dokładnie powiedzieć, no to analizę sobie tutaj wrzucaliśmy 28 maja, wejście z tych poziomów, no i cena nam z tego poziomu ładnie zrobiła tutaj ruch do góry. Jak sobie nawet zobaczymy, no to mamy tutaj praktycznie 3% na dźwigni, bardzo fajne miejsce do tego, żebyśmy tutaj zarobili na tym. I teraz co dalej się będzie działo tutaj z tym ruchem? Ja na głównej parze walutowej, czyli euro-dolar, oczekuję troszeczkę teraz odreagowania, co może spowodować, że ten ruch, który tutaj powstał, on zostanie troszkę nam skorygowany mniej więcej do tych poziomów i przy poziomie 3,96-3, mniej więcej 94. Ja w dalszym ciągu będę szukał miejsca do tego, żeby jakoś ta korekta nam się tutaj bardziej rozbudowywała. Czyli na chwilę obecną niestety umocnienie dolara, a osłabienie złotówki. Choć w perspektywie takiej długoterminowej, jak sobie spojrzymy, to ja mam tutaj dwie strefy. Mam strefę taką, że chciałbym, żeby ta nasza złotóweczka dojechała mniej więcej do poziomów 4,20-4,35. To będzie ta cała strefa. Oczywiście impulsowo korekcyjnie, żeby było. I z tej strefy będziemy próbować umacniać tą naszą złotówkę i handlować do dołu. Oczywiście jeszcze tutaj poniżej jest strefa 3,80-3,65 i w perspektywie albo horyzoncie takim długoterminowym to ja dalej uważam, że nasza złotówka będzie się umacniała do praktycznie wszystkich walut, które są. Także gospodarczo wyglądamy naprawdę w miarę tutaj i bardzo dobrze, można powiedzieć, z takiego punktu widzenia gospodarczego. Mamy tutaj perspektywy duże do tego. Oczywiście wyczekujemy tej korekty, żeby ta korekta na tych rynkach światowych przyszła, zrobiła takie, jak to jest czasami po upale, jeden dzień oddechu i chcielibyśmy, żeby właśnie taka korekta nam się tutaj wydarzyła, a potem dalsze ciśnienie i presja do tego, żeby się złotówka nam tutaj umacniała. Także tak widzimy złotóweczkę. No i co? Przejście do kluczowej rzeczy, czyli do Bitcoina. Co się dzieje na Bitcoinie? Na Bitcoinie od dłuższego czasu pokazuję wam tutaj i strukturę, i to, co się dzieje generalnie na tym interwale 4-godzinowym, czy interwale dziennym. A co nas to interesuje? Interesuje nas to, że my tutaj dostaliśmy pewne sygnały, że mogą nastąpić na Bitcoinie większe spadki. I tymi sygnałami było to, że dostaliśmy wybicie kluczowego dołka, dostaliśmy overbalance, czyli jak największa korekta w trendzie wzrostowym została przełamana. Dodatkowo rozrysowywałem, gdzie, jakie kluczowe rzeczy były. Ostatnia obrona tych dołków, gdzie mieliśmy wybicie, gdzie było miejsce, z którego powinniśmy, to było ostatnie miejsce, z którego powinniśmy wystartować po nowe wierzchołki i nie dostaliśmy tego wyjazdu po nowe wierzchołki, a dostaliśmy wjazd w tą strefę, która jest tutaj. To jest strefa naszej, jak gdyby, płynności, gdzie jest położono najwięcej pieniędzy. Jeżeli to ma wyglądać dystrybucyjnie, to tutaj rozbudowywał nam się przez jakiś czas wolumen. Ja już tutaj mówiłem, że jeżeli dojedziemy do tej strefy, to będzie się wolumen rozbudowywał. I teraz na chwilę obecną my jeszcze dokładnie nie wiemy, jak ten wolumen pójdzie. Czy on pójdzie do góry, czy do dołu, bo widzimy, że on się rozbudowuje tutaj, że ktoś tutaj usilnie próbuje ukryć przed nami jakieś rzeczy, które są. Czy on tu będzie robił ewentualnie dystrybucję, czy będzie robił reakumulację, to za chwilę się tego wszystkiego dowiemy. Z całej struktury wygląda to bardzo prospadkowo.
To już od jakiegoś czasu, bo mówię, wygląda bardzo prospadkowo. Ktoś sobie tutaj teraz tą cenę uśrednia i próbuje tutaj w tych ryzach trzymać to, a w którą stronę pojedziemy, to my tutaj jeszcze się wstrzymamy chwilkę i będziemy spoglądać na to z takiej perspektywy, że przyłączymy się do wygranej strony. Jeżeli wygra strona popytowa, przyłączymy się do popytu, jeżeli wygra strona podażowa, przyłączymy się do podaży. Ja tutaj Wam mówię, że mam większe szanse i perspektywę tego, że będziemy mieć tutaj spadki niż ewentualnie wzrost. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Jeżeli chcecie się naprawdę czegoś dowiedzieć o analizach, to dołączcie do Gambitu Tradera, link poniżej do Discorda. A teraz z interwału 4-godzinowego, co tutaj będziemy teraz na chwilę obecną rozgrywać? Będziemy rozgrywać taką sytuację, że mamy kluczowe dołki z interwału 4H, czyli ten dołek jest kluczowy, a ten jest jak gdyby najważniejszy w tym całym swingu, który tutaj jedzie od dołu do góry. Jeżeli teraz na chwilę obecną cena zrobi mi takie coś, że nie wiem, czy zrobi korektę teraz i potem wróci, ale kluczowe będzie wybicie tych dwóch dołków. Jeżeli będzie wybicie na przykład po korekcie tych dołków, cena wróci mi tutaj do tego przedziału, który ja mam tutaj już narysowany. 68,426 do mniej więcej przedziału 70,219. To z tego miejsca będę podejmował próbę shorta dalej do tej zielonej strefy. Dlaczego do tej zielonej strefy? Bo ta zielona strefa też jest bardzo kluczowa na to. Tu się będzie rozgrywało w krótkim terminie, co dalej. Czy my dostaniemy zjazd po nowe dołki, czy dostaniemy ponowne odreagowanie, ale ta strefa zielona będzie się zaczynała od 63,374 i będzie się kończyła na 61,000. Ta strefa będzie na tyle, tutaj nam zobrazuje, co się dalej będzie na Bitcoin działo, że może być nawet dojazd jeszcze raz w tamtą stronę, a dopiero potem jazda do dołu. Pamiętajcie, to jest tylko predykcja, żebyście tego nie brali dosłownie, bo to jest tak, że my jako traderzy albo ta społeczność traderska, my musimy być przygotowani i gotowi na to, że jeżeli zostaniemy wybicie tych dołków, to tu będzie strefa na shorty. Ale jeżeli cena dojedzie mi do tej strefy, to tu będzie strefa do tego, żeby można było longi odpalać. Ja nie chcę słyszeć, Januszy, że tu mówiłeś, że pojedzie do góry, do dołu. To jest tylko predykcja. Jak mówię, jak cena może się zachować. To nie jest tak, że cena się tak zachowa, tylko jak może się zachować. Nas, pamiętajcie, będzie interesował dojazd do tej strefy, o której powiedziałem, do tej strefy i całe to zagranie, które tutaj być może się nam rozbudowuje i będziemy mieć tutaj zjazd do dołu bądź do góry. Także ciekawie się tutaj na tym Bitcoinie zaczyna robić. No i my go tutaj bacznie obserwujemy i bierzemy go na tapetę, bo może być tutaj nawet takie pozycjonowanie się pod te wyniki i po to, co się będzie działo w środę, czyli inflacja i ewentualnie przemówienie szefa Fedu, czyli Powella, co się dalej będzie działo z rynkami. Zapraszam jeszcze raz do nas, do Gambitu Tradera. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żebyście na bieżąco mieli te analizy. Pozdrawiam, Tomasz z Gambitu Tradera.